Max i Ruby, lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby, poznaj zajęczy ich dzień. Zapraszamy Max i Ruby. Piracka przygoda Maxa i Ruby. Przygotuj się na skok z deski z rozkazu kapitana Maxa! Cześć, Max. Widziałeś może... A, panna Niesforny Loczek! Nie martw się, ja cię uratuję. Nie zbliżaj się, kapitanie Maxie. Arr. Dobrze. Jaki piękny piracki okręt. Chcesz się przyłączyć do mojej załogi? Z wielką chęcią, na pewno była masa piratek. Więc wchodź na pokład, Ruby. Arr, majtku! Arr! Dzień dobry! Babcia! Mam dla was bardzo ekscytujące wieści. Postanowiłam popłynąć moją łodzią syrenką na Króliczą Wyspę i będzie mi potrzebna załoga. Tak! Chyba zgłosiłam się pod właściwy adres. Wyprawa na wyspę? Może coś narysuję, żeby zdobyć sprawność przyrodnika. Cieszę się, że będziecie na pokładzie. I widzę, że nasz kapitan Max jest już nawet gotowy do rejsu. Będziemy płynąć prawdziwym okrętem? Jak prawdziwi piraci? Na morskie bałwany! Cudownie! Wasi rodzice dołączą do nas później. Dobrze. Przede wszystkim zaopatrzymy się w prowiant. Lornetka, szkicownik, ołówki, a, jeszcze temperówka. Jeśli wrócę z ładnymi rysunkami, na pewno zdobędę sprawność przyrodnika. O, na wyspie na pewno będą piękne pejzaże. Nie zmieścisz się, chyba zostaniesz w domu. Gotowy, Maksiu? To znaczy... Piracki kapitanie, Maksiu! Na beczkę śledzi! Gotowy! Co za cudowny dzień na rejs! A oto i ona, syrenka! Najwspanialszy żaglowiec, jaki kiedykolwiek cumował w naszym miasteczku. Pamiętajcie, żeby założyć kapoki. Dzięki, Ruby. Możemy wejść na pokład? Udzielam wam zgody. Chyba potrzebna mi większa łódź. Wsiadajmy, Max. Arr! Witam na pokładzie, kapitanie Maxie. Mam dla pana bardzo poważne zadanie. Zgoda. Potrzymaj, Rumpel, a ja w tym czasie postawię żagiel. Rozkaz, kapitan Babciu. Ruby, pomóż mi rozwiązać te węzły. Podczas żeglowania pamiętajcie o jednej najważniejszej zasadzie. Żeby ukucnąć, kiedy krzyknę bom. Bom? To znaczy, że wielki żagiel przesuwa się nad pokładem zazwyczaj, kiedy zmieniamy kierunek. Nie chcę, żeby wam się coś stało. Jasne? Jasne! Tak jest, kapitan Babciu!
A zatem ruszajmy w rejs na Króliczą Wyspę. Doskonale, kapitanie Maksie, utrzymuj ten kurs. Jesteś urodzonym żeglarzem. Dziękuję. Jak tutaj pięknie. Na pewno znajdę coś do narysowania. Widzę rybitwę, niewielkie fale i... Króliczą Wyspę! Cała naprzód! Na falach tam syrenka mknie. Ahoj! Jej rybi ogon błyszczy się. Ahoj! Łódź w żaglach wiatr popycha sam. Ahoj! Bo wielki skarb na wyspie gdzieś tam. Ahoj! Więc płyńmy ze śpiewem i kopmy pod drzewem. Ahoj! By znaleźć tam coś, nim zacznie się noc. Ahoj! Kapitan Max sam steruje, po falach już pluje. Ahoj! Są babcia i Ruby, jestem też ja. Ahoj! Wiecie, w bardzo dawnych czasach właśnie tutaj na Króliczej Wyspie piraci przechowywali swoje drogocenne łupy. To znaczy skarby. Czyli na wyspie może być prawdziwy ukryty skarb? Możliwe. Tak. Hej, Max, czy chcesz popatrzeć? Ja przejmę ster. Zgoda. Jejciu. A teraz się dobrze rozejrzyj. Widzisz coś? Widzę piratów, Ruby! Oj, Maksiu, nasłuchałeś się za dużo babcinych opowieści. Bom! No dobrze, poszukajmy tych piratów. Przykro mi, ale żadnych piratów nie widzę. Widzę za to stare drzewo w kształcie marchewki, ale... Rzeczywiście wygląda jak marchewka, prawda? Wszyscy mieszkańcy wyspy nazywają je marchewkowym drzewem. Widziałem piratów. Naprawdę. Witajcie na Króliczej Wyspie. Możecie pobuszować po okolicy, a ja przygotuję dla nas chatkę. Poszukam czegoś, co można narysować. A ty jaki masz plan? Ja pójdę szukać piratów. O rety. W razie czego będę tutaj. Dzień dobry, panie Patyczaku. Nie widział pan może piratów? O, piraci! Wiedziałem! O, to nie byli piraci. Tak, piraci! Dzień dobry. Ahoj, marynarzu. Ahoj, marynarzu. Umiesz mówić? Aha. Ahoj, marynarzu. Znasz jeszcze jakieś inne słowa? Mówisz zupełnie jak pirat. Ja jestem kapitan Max. Powiesz kapitan Max? Och, jak dobrze być piratem, on życie miłe ma i szuka wszędzie skarbów, tam gdzie gorący jest piach. Juhuhu, niech przygoda nasza trwa. Ahoj, jak dobrze być piratem. Hej,
Wracaj! Och, jak dobrze być piratem i fajnych kumpli mieć. Po morzu sobie pływać, na obiad ryby jeść. Ja, ha, ha, niech przygoda nasza trwa. Ahoj, jak dobrze być piratem. Ja, ha, ha, niech przygoda nasza trwa. Ahoj, jak dobrze być piratem. Pirackie skarby, pirackie skarby. Skarby? O nie! Muszę o tym powiedzieć Rubi i babci. Idealne miejsce. Pora zaczynać. Tutaj jest chyba znacznie lepsze światło. Rety Koliber, nigdzie się nie ruszaj. No dobrze. Panie Kolibrze, czy mógłby się pan przez 2 minutki nie ruszać? Kto by pomyślał, że tak się zmęczę rysując? Idealnie. Rubi! Rubi! Maksiu, spłoszyłeś kolibra, którego rysowałam. Ale widziałem piratów! A? I skrzynię ze skarbami! Obiecuję, że pobawimy się w piratów, jak już skończę rysować. Naprawdę mi zależy na tej sprawności. Zgoda? Ale... Trudno się rysuje zwierzęta. A, już wiem! Może narysuję to marchewkowe drzewo! Lepiej się pośpieszę, póki jeszcze jest widno. Ach. Chyba już czas, żeby kapitan Max ocalił piracki skarb. Powiesz kapitanowi Maxowi, co jest w środku? Kapitan Max! Kapitan Max! Ciii. Kapitan Max! Kapitan Max! Cicho, bo cię piraci usłyszą! Cała naprzód, 2 piszczele! Na beczkę śledzi! Dziękuję. A teraz zobaczymy, co jest w tym kufrze. Żwawo, chłopcy! Zanieście ten kufer i idziemy zbadać wyspę! Rozkaz, kapitanie! Arr, zawsze do usług! Idziemy! Chcę obejrzeć stare marchewkowe drzewo! Arr, tak, ja też! O nie! Właśnie tam poszła Rubi! Idealne miejsce do rysowania. Ale który rysunek jest najlepszy? Na tym drzewo wyszło chyba najlepiej. A z drugiej strony na tym jest znacznie ciekawsze niebo. A na tym są wyjątkowo udane fale. Może gdybym spróbowała poprawić samo drzewo... A, królicza wyspa sama powinna dostać jakąś sprawność za to, że taki tu spokój. Nadchodzą! Piraci, Rubi! Oj, Maksiu, wiem, że nie chciałeś, ale właśnie zepsułeś mój najlepszy rysunek. Rubi! Co się dzieje, Max? Piraci nadchodzą! Piraci nadchodzą! Naprawdę chcesz się bawić w piratów, prawda? No dobrze, pobawię się z tobą, jeśli pozwolisz mi później w spokoju porysować. Ale piraci są prawdziwi. Tak, ja też ich widzę. Gdzie? Tam jest ich okręt i piracka bandera. Precz, paskudni piraci! Nie zdobędziecie króliczej wyspy, dopóki strzeże jej dzielny kapitan Max! To nie jest ich okręt! Ich okręt jest tam! Jejku, Max, naprawdę dobrze udajesz! Nie tak szybko, Max! Piracki okręt jest tutaj! Widzisz? Ale co mam widzieć? Piracki okręt! Jeszcze przed chwilą tutaj był! Może syreny zabrały ich na spotkanie ze swoją królową?
Znajdźmy jakąś inną zabawę. Może wchowanego, co? Ty będziesz się chować. Jeden, dwa. Z tymi piratami to tylko zabawa, Max. Ale ja naprawdę widziałem tutaj piratów, Ruby. Poważnie? Przypłynęli na Króliczą Wyspę. Mają okręt i skrzynię ze skarbami. Serio, Max? I gadającego ptaka. Nie nakręcanego. Gadającego ptaka? On też jest piratem. Teraz już wiem, że zmyślasz. Na Króliczej Wyspie nie ma gadających ptaków. Ahoj, majtko! Widzisz? Max, to wielki gadający ptak. Jahaha, kapitan Max! Kapitan Max! I zna twoje imię. Ale skoro go sobie nie zmyśliłeś, to może... Piraci też istnieją naprawdę! Ster lewo na burt! Ale co oni tu robią i czego chcą? Co jeśli tu wrócą? Kapitan Max będzie cię bronić! Tym razem to nie są żarty, Maxiu. Na całej Króliczej Wyspie jest tylko jedna osoba, która poradzi sobie z bandą nikczemnych piratów. Babcia! Babciu! Babciu! Piraci! Na wyspie są piraci! Babciu? Babciu! Gdzie jest babcia? Pewnie poszła na pomost. Łódka jest tutaj, ale nie widzę babci. Patrz, liścik! Natknęłam się na grupę piratów. Szukajcie mnie po drugiej stronie wyspy, babcia. O nie! Piraci porwali babcię! Musimy ocalić babcię, Max. A jedynym sposobem jest pokazanie tym piratom, kto tu rządzi. Czy umiesz zostać najgroźniejszym piratem na całej Króliczej Wyspie? Arrrr! Świetnie! To im napędzi stracha. Czas znaleźć piracki obóz i uratować babcię. Ruszajmy, kapitanie! Arrrr! Piracki obóz znajduje się tuż za tymi krzakami, Maxiu. A to dobre, stary. Chyba się przygotowują do jakiejś pirackiej imprezy. Pewnie świętują, że porwali babcię. Babcia! Te krzaki są za gęste, nic przez nie nie widzę. Będziemy musieli zaryzykować. Udowodnijmy, że jesteśmy najgroźniejszymi piratami, jacy kiedykolwiek stąpali po tej wyspie. Czas uratować babcię. Arrrr! Arrrr! Precz, paskudni piraci! Puśćcie naszą... babcię? Babcia? Widzę, że macie mój liścik. Jaką masz piękną bandanę. Genialne przebranie, Ruby. To nie jest obóz piratów? Obóz piratów? Ależ skąd? Co też wam przyszło do głowy? Hej, balony urodzinowe. Zgadza się. Pan Królisiewicz wyprawia wielkie urodzinowe przyjęcie dla pani Królisiewicz. Właśnie tutaj, na Króliczej Wyspie. Nic wam nie mówiłam? Nie. Nie. Ależ ze mnie gapa. Jest nawet muzyka na żywo. Piraci! Żwawo, chłopcy! Zagrajmy im coś skocznego! Arrr, dobry pomysł! Arrr, rzeczy same świetne! Max, ta twoja banda piratów to piracka kapela! Miło, że wpadliście na nasze przyjęcie. Piękne kostiumy. Dziękujemy, panie Królisiewicz. Ahoj, majtku! Widzę, że ktoś ma chyba nowego przyjaciela. Scenka jak z obrazka. Tak, nie ruszaj się. Stój, to zajmie chwilkę. Piękne ptaszysko, prawda? To maskotka zespołu. A zatem kto jest gotów, żeby się bawić jak pirat? Arrrr. Och, jak dobrze być piratem i świetnie bawić się. Na wyspie wśród przyjaciół swych pirackie życie wieść. Ja, ha, ha, niech przygoda nasza trwa. Ahoj, jak dobrze być piratem.
Od wybrzeża Króliczej Wyspy aż po 1000 pięknych plaż. Każdy tu gromadzi się, by miło spędzić czas. Czy po morzu kurs, czy na lądzie szlak, ścieżka pośród drzew, czy pustyni piach. Bawmy się razem dobrze tak na pirackiej tej imprezie. Czy po morzu kurs, czy na lądzie szlak, ścieżka pośród drzew, czy pustyni piach. Bawmy się razem dobrze tak na pirackiej tej imprezie. Rety, to bardzo piękny rysunek, Ruby. Dziękuję. Mam ich kilka, ale ten najlepiej ilustruje naszą wizytę na wyspie. Tak, faktycznie. Sądzę, że w pełni na to zasłużyłaś. Jej, harcerska sprawność przyrodnika. Wszystko dzięki temu, że Max odkrył piratów. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Start International Polska. Reżyseria Marek Klimczuk. Dialogi polskie Marcin Bartkiewicz. Dźwięk i montaż Hanna Makowska. Kierownictwo produkcji Anna Krajewska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Ruby Katarzyna Tatarak, Max Agnieszka Kunikowska, Luiza Iwona Rulewicz, babcia Anna Apostolakis i inni. Max i Ruby, lubi świat. Max i Ruby.